Myśl 1006. Jakby na to nie spojrzeć, chrześcijaństwo jest żydowską koncepcją światopoglądową. Nieprawdą jest, że zbawienia nie było wcześniej. To kłamstwo sekt, które zapanowały siłowo nad spokojnym ludem. Tysiące lat słowiańszczyzny przewyższa znacznie koncepcję tradycyjnego obecnie zbawienia. Przewyższa znacznie tę zafałszowaną Biblię. Istnieją nawet wedy słowiańskie. Tępiono Słowian, ich znaki, symbole, aż do zapomnienia. Robił to sam Kościół. Jezus, choć z ciała był Żydem, jednak głosił słowiańskie idee. Był anielską, uniwersalną duszą, lecz sekta chrześcijańska, jak ją na początku określano, zmieniła wszystkie słowa wielkiego filozofa, Jezusa. Oszukano wszystkich, niech się Kościół przyzna, zrobi sobie sam dobrą przysługę. Jednakowoż nadal trzeba bronić Kościoła i go usprawiedliwiać, jak każdego grzesznika. Trzeba wykorzystać jego dobre idee, jakie jeszcze w nim tkwią, dla własnego zbawienia. Ojciec Pio kazał mi bronić Kościoła, więc go też bronię i pomagam mu zreformować się. Harmonia Wszechświata. Harmonio Wszechświata, rytmie wybijający szczęśliwe kresy, kwiecie dźwięków i fal kosmicznych, wietrze słoneczny, jasności określająca warunki bytu, rolo, na której uprawia się dobro, kosmosie majowy, pachnący świeżym powietrzem, ziemio ludzka, wszystkie ziemie rozsiane po niebie, kocham wasz byt i strumienie mocy. Harmonio, których granic nie znamy, czy słyszysz nasze pozdrowienia? Przestrzeni ogromna, czy widzisz nasze tęsknoty? Układzie słoneczny, czy słyszysz moje wołanie? Galaktyko spiralna, czy znasz imiona ludzi? Gdzie się twój zapach kończy? Gdzie twoje oczy sięgają? Co mi chcesz jeszcze powiedzieć, harmonio wszechświata? By sięgać po wielkie radości, potrzebne są jak najmniejsze wysiłki i starania duszy. By nie splamić jej egoizmem, dusza jest ufna, otwarta, umie dostrzegać wszystko i wierzyć wszystkiemu, bez wysiłku. Szczerą spontaniczność i radość życia zapewnia wiedza o swojej wiecznej duszy. Ludzie to dawni aniołowie w pierwotnej drodze do nieba i różnie z nimi w tym życiu bywa, lecz mimo to są silni i konsekwentni w dążeniu do poznawania piękna. Piękno to początek ducha. Powiem jeszcze o cywilizacjach pozaziemskich. Większość z nich możemy ocenić, jak w tradycji określano, iż są szatańskie, ale tak naprawdę są anielskie, chcieli dobrze, kiedy wyszli z nieba oryginalnego, by tworzyć nieba inne, jakby drugie galaktyki. Potem stało się jak stało. Ograniczyliśmy możliwości duchowe i każdy z nas stał się wyeliminowany z wszystkiego, co prawdziwe i wieczne. Trudne to do pojęcia, bo nic nie pamiętamy. Rzeka zapomnienia od narodzin do śmierci. A tuż przed narodzinami w ciele pokazano nam, jak ten świat jest piękny i warty urodzenia się w nim. Daliśmy się oszukiwać jak małe ufne dzieci. No i rodzimy się tu, gdzie jest mnóstwo problemów, których w niebie nie ma. Poza niebem sam trud, smród i zgliszcza. Teraz to już wiemy. No cóż, musimy tu żyć,
aż nasze DNA się nie rozleci. Wybór należał do nas. Ze zbyt wielkim zaangażowaniem materialistycznym duch stoi w sprzeczności. Świadomość materialna wobec prawdziwych potencjałów odwiecznych dążeń cywilizacji kosmicznych nie przybliża ludzi do prawdziwej substancji życia. Koncepcja doskonałego państwa jest jednak możliwa, ale pod warunkiem, że na urzędach usiądą Franciszki z Asyżu. Muszą to być ludzie, których radością będzie być bezinteresownym dla innych – miłość. Gdy tacy ludzie zasiądą na urzędach, poczną wykładać wszystkim w sposób niewidzialny ekonomię miłości, która przynosi zawsze same korzyści, a żadnych strat. Nawet jak coś się nie uda, i tak przemieni się to w korzyść. Miłość i bezinteresowność to potrafią. Jak do tej pory możemy o takim systemie państwa dopiero pomarzyć. Wykształcenie i rozum ludzki są ważne, ale jest mały problem. W znaczeniu ludzkim wiedza materialistyczna jest jednym płucem, a drugim powinna być wiedza o czułym sercu, o duchowym reaktorze, czyli o duszy. Z takiej fuzji może coś wyjść, zrozumienie, dlaczego tu żyjemy i co nam obiecano w zamian za to życie i kto nam to obiecał, a kto chce, abyśmy zawsze rodzili się w kosmosie i nigdy nie teleportowali się do samego nieba. Fuzja materializmu z duchem daje podstawy do rozpoznania wszechrzeczy, ale nie zapominajmy, materia jest wytworem ducha upadłego i kiedyś materializm umysłowy zostanie zdegradowany, by pokazać nam coś o wiele lepszego. Kościół stara się pokazać boskość, a tymczasem sam się uwikłał i upadł. Słowa Ojca Pio. W sposób niewidoczny uległ giełdzie materializmu, stał się jego sługą. Czy jest z tego wyjście? Jest, oczywiście. Trzeba powrócić do Boga prawdziwego, jedynego, najcudowniejszego, który mówi, że nie pochodzi ze świata galaktyk, w którym rządzi ekonomia, interes i dobra materialne. Prawem naturalnym tego świata rządzą aniołowie, co projektowali ten świat. My również do nich się zaliczamy. Musimy wyrwać swe dusze z pazernego materializmu i wzbić się do ciepłej miłości ponad interesy. Owszem, mając nawet 5 samochodów, majątki, można pozostać wolnym i kochającym. Wystarczy umieć się dzielić i nie przywiązywać wagi do skarbów materialnych, które przecież i tak znikną, jak zniknie nasze ciało. Istnieli tacy królowie, którzy posiadali ogromne majątki, a jednak byli blisko Boga. Słowa Ojca Pio. Kościół powinien być raczej skromny w sferze materialnej, a bogaty duchowo. Czystym doznaniem przyjemności jest wszystko, co powoduje miłość. Jeśli wzbudzał będziesz umysł do duchowych kontaktów z duszą, to wszystko będzie cię pocieszać. Nie musisz czynić żadnych cudów. Najgłębszą radość może ci dać tylko dusza. Ona jedyna czyni twoje ciało i czułe w nim zmysły żywym i radosnym. Jak na razie nikt nie jest taki mądry, aby odpowiedział, gdzie jego myśli powstają i w jaki sposób, skąd one się biorą. Sam reaktor myśli jest właściwie nieświadomy, czysty spontan. To jest piękne, bo nie wiemy, o czym za chwilę pomyślimy. Ten żywioł jest też naszym niebem,
lecz mało na razie zauważalnym. Kiedyś odkryjemy Boga, Stwórcę naszej jaźni, zobaczymy Go. Dusza nie może inaczej, musi kochać wszystkich jednakowo, z takim samym oddaniem, ale dla każdego inaczej, by było cudownie i ciekawie. Nie musi być naraz ze wszystkimi, nie. Powoli spotka się z każdą duszą po kolei, w czasie trwania kosmosu i wiecznego nieba. Z tą duszą, która najbardziej ją przyciąga, owszem. Dusza może posiadać łączność z wszystkimi naraz, ale po co? Słowa Ojca Pio. Liczy się ten moment wieczności, podobnie jak na ziemi. Homoseksualizm to egoistyczne nawyki ciała, moda. Dusza kocha bezinteresownie, lekko i pięknie. Nie plącze się po erogennych unerwieniach ciała. To coś zupełnie innego. Ciało jest za silne wobec duszy i ulega. Ciało to kot zasłaniający istotę przyjemności, zasłaniający istotę życia. Całe piękno dzieje się dopiero poza ciałem ludzkim. Tu na ziemi jest wszystko, co potrzebne do tego, aby odtworzyć w sobie zamazane sektory miłości. I tylko o to chodzi. Jeśli tego dokonamy, możemy stanąć oko w oko z najgorszym aniołem kosmosu i nic nie będzie nam w stanie zrobić. Słowa Ojca Pio. Wystarczy być po prostu dobrym i nic więcej. Miłość przewyższa wszelką wiedzę i gęstości, które i tak ulegną degradacji, jak wszystko, co zostało przez aniołów stworzone po odłączeniu się od źródła, Boga. Pragnienie dobra i miłości dla wszystkich przywraca utracone kiedyś osobiste sektory miłości w duszy. Nie wzdrygajmy się prosić o pomoc. Naprawdę pośrednicy istnieją i pomagają. Istnieje Facebook, święci ze strony Boga. Skoro tu nawzajem sobie pomagamy i liczymy na dobre słowo czy inną pomoc, to tak samo jest ze światem niebiańskim. Jeśli ktoś włączy duchowy komunikator, pogada sobie z różnymi istotami wyzwolonymi, które potrafią nakierować każdego na najlepszą dla niego drogę, pełną wspaniałych przygód. Ale rzadko ci z nieba są widzialni dla oka. Głównie pomagają dobrymi natchnieniami, ale możemy powiedzieć im nie. I wtedy następuje problem cywilizacyjny, zacofanie, pokrętne ideologie, złe poglądy na rzeczywistość, ateizm, homoseksualizm i inne sprawy, dostosowane do umysłu wysoko wypełnionego wiedzą, za pomocą kompletnej niewiedzy, ciemności materialnej. Boże, kocham nade wszystko Ciebie, ale kocham Cię tam, gdzie Ty jesteś. A gdzie jesteś? Wszędzie, dokąd sięga moja uzdrowiona i odnowiona świadomość i to, co lubi moja dusza i ciało. Więc mam Cię w każdej chwili, pod ręką i wyżywam się na Twoim subtelnym i delikatnym istnieniu w każdej formie istniejącej, której jesteś jedyną i ostateczną przyczyną, nawet jeśli ona czasem bywa przefiltrowana przez aniołów służącym zbyt dużemu ego. Jestem ponad nich, kocham nade wszystko Ciebie, ma miłości najwyższa, przybywająca natychmiast na moje wezwanie tęsknot i różnych potrzeb. Boże, jesteś niezawodny w spełnianiu moich wszystkich pragnień, a dobrze wiesz, jakie je posiadam. Wiem, kamuflujesz życie, ale te moje pragnienia to przecież są Twoimi pragnieniami, bo Ty je stworzyłeś.
aby mógł z nich korzystać do woli. W niebie mamy pragnienia, chcenie, uczucia, słowa Ojca Pio. Miłość zewnętrzna budzi miłość wewnętrzną. Tak naprawdę wewnętrzna jest miłością zewnętrzną. Dusza wyraża siebie na zewnątrz, by pokazać innym aniołom swoje skarby, jakimi została obdarowana. Jak w niebie, tak i na ziemi. Odbicie, czysty wzór z nieba. Miłość jest zewnętrzna, wewnętrznej aktywności duszy, czyli trzymanie się w parze za ręce, przytulanie, całowanie, wspólne przebywanie, radowanie, bawienie się, kochanie, zwrotnie wzbudza membrany duszy i rozpala ją do jeszcze większej miłości Boga i całego nieba. W kosmosie jej formy są niczym ze stali i ołowiu, dlatego nawet z miłości czasem okaleczamy się. Tylko święci są świętymi w tych sprawach. Porwany nadmiarem. Porwany tym nadmiarem, nawet nietrwałe kształty chcę chwalić. Nic nie można zatracić. Cud wyraźnie zatriumfował. Bez żadnej przemocy zwyciężyło niebo. Tląca się suknia rozkoszy obejmuje mnie ogniem, przed którym uciec nie można. Słowa wyjęte z Twoich ust wzmagają serce do łez szczęścia. W słowie wielka tajemnica wolnego życia. Porwany tym nadmiarem wciąż szukam fal szczerych i wysokich. Szukając, trzymam ten kształt, którego dźwięk zawiera przyszłość jeszcze szczęśliwszą. A że nie zna cierpień, przyczyna, pieśń nad mą duszą sławić będzie odtąd tę krainę. Ukryte to źródła dla niewielu znane. Dopiero ten u szczytu rzeknie. Już to czuję, już pojmuję, uwielbiam. Bajka. W wielkim podniebnym kraju żyje społeczeństwo o wysokich wibracjach uczuć. Prezentują sobą cudowną moc, a jest nią atmosfera miłości. Dzięki miłości osiągnęli absolutną wolność i niezależność, w tym niezależność od bajkowego Boga. Nie godzą się pod żadnym pozorem na jakąkolwiek kontrolę. Wypracowali system wolny od nakazów i zakazów. Wibracja miłości, jaką żyją, wyłania tak wysoką kulturę bycia, że nie potrzebują być uczeni przez nikogo. Sami stali się stwórcami. Wszystko osiągają dzięki wrażliwej strukturze duszy. Miłość otwiera przed nimi bezkresne możliwości cieszenia się życiem. Mogą zwiedzać najbardziej atrakcyjne krainy, bez opłat i zobowiązań. Ubytki z każdej dziedziny dawno zostały odsunięte. Wszyscy posiadają idealną, ciepłą, tolerancyjną świadomość i bezbolesne ciała. Energia seksualna unosi ich za każdym razem do innych bram rozkoszy, a następnie wchodzą w nie, by przeżywać niebo zespolenia, mieszania się światów, połączenia energii, węzły boskiego uniesienia. Żadne niekorzystne emocje nie mają do nich dostępu. Ach, jak to cudownie żyć w baśniowym kraju, gdzie nie ma najmniejszych kłopotów, a miłość jest lekka jak piórko, dając szansę na najwyższe wibracje szczęścia. Jak tu nie kochać świata idealnego, wymarzonego, szczycącego się najpiękniejszymi walorami ekspresji. Trzeba przyznać, że miłość w bajce potrafi o siebie zadbać. A może to już przedsionek nieba? Dusza nie lubi ignorancji, żadnych zahamowań, ograniczeń. Dusza zawsze czuje się wolna i radosna. Ciało ją troszkę przygniata,
bo nie może fruwać razem z nią, ale to nie szkodzi. Wszystko się zmieni, kiedy opuścimy to więzienie, jakim jest kosmos. Niby piękny, ale niebezpieczny, ograniczający ruch, wolność fruwania. Życie na Ziemi to kołchoz. Słowa Ojca Pio. Jeśli społeczeństwo pragnie żyć w stabilności i spokoju, musi zacząć zajmować się sprawami duchowymi. W przeciwnym razie wyrosną w nim zwolennicy nietolerancji, którzy nie będą chcieli dążyć do harmonii. Choćby jej chcieli, zaangażowanie wyłącznie w świat nieba materialnego im na to nie pozwoli. Dlatego tak ważna jest kultura duchowa, kultura dobrego serca. Ona otwiera duszę na innych, czyniąc radość i pokój w państwie. Karierowiczowstwo, partyjniactwo i wiele innych to dobre dla dużego ego, które w tle ma przestępstwa. Dusza jest przede wszystkim marzycielką, fantazjującą nieustannie w poszukiwaniu szczęścia i rozkoszy. I nikt jej tego nie zabroni i nie odbierze. Myśli o tym dniem i nocą, w każdej sekundzie swego istnienia. Przyjrzyj się jej wnikliwie, a przekonasz się, że to prawda. Wszystko, co robisz w życiu, pod tekstem tego jest to jedno właśnie zjawisko. Radość, przyjemność, rozkosz. Gdybyś nie czuł tego celu w sobie, nic by ci się nie chciało, bo dusza chce przeżywać, czuć napięcie, satysfakcję, podnietę różnego rodzaju, a jednocześnie pragnie pokoju. Emocje dobra, uczucia miłości są jej życiem wiecznym, ale w kosmosie upadłych aniołów, gdzie żyjemy, łatwo się pogubić i spaść w piekło pieniędzy. I one zaczną podbijać nasz bębenek czystej niegdyś duszy. Gdy dusza się pobrudzi, przestaje fantazjować niebiańsko. Fantazjuje w okolicy własnych przyjaciół i dogadzania ciał. Z anioła stała się osiołkiem, workiem pieniędzy i umysłowego kombinatorstwa. Nie ma prawdy bez prawdy. Nie ma prawdy obok prawdy. Prawda jest po prostu prawdą. Natura jest prawdą i wszystko to, co jest ponadnaturalne, jest prawdą. Jeśli ktoś chciałby zdecydować się i powiedzieć, że zna prawdę, to raczej daleko jest od prawdy. Nikt nie zna prawdy poza prawdą. Nasza prawda opiera się jedynie na empirii i w dużej części na wierze. Dosłownie. Bo nawet doświadczenia naukowe, te elementarne, nie są do końca wyjaśnione i wyjaśnione nie będą. Znane są reakcje i powiązania, ale dlaczego akurat to wszystko tak przebiega, tego nikt nie stwierdził ostatecznie. Ludzkość nie może poznać całej prawdy. Takie są założenia kosmiczne, które nie są naszymi oryginalnymi prawami. Narzucone z góry galaktyki. Tak jest z prawdą, że jest nią istota najwyższa, czy się komuś to podoba, czy nie. Bóg jest pełnią, jest wszelkim dobrem, wszelką mocą, siłą, potęgą, mądrością, miłością. W nim nie ma najmniejszego cienia niedoskonałości. Właściwie nie da się określić ludzkimi słowami tego, jaki jest Bóg. Bóg jest matką najczulszą, ojcem najlepszym, kochankiem i kochanką najczulszą. Słowa i pojęcia jedynie przeszkadzają, lecz bez czynienia dobra i subtelnej miłości nie można się zbliżyć nawet do Boga. Prawda i poznanie jej wiąże się z życiem wewnętrznym, z rozwijaniem uzdolnień, darów duchowych, ze zmianą formy postępowania na coraz lepszą.
Dobro ma to do siebie, że nie ma nic niemożliwego w jego substancji. Dobro nie jest ograniczone niczym, ani pamięcią, ani pojęciem, ani odbiorem, inspiracją, nawet pięknem. Dobro jest wolne. Dobro to życie duszy, bo tylko ona potrafi zwielokrotnić każde uczucie i myśl w kierunku przeżycia ciepłego, kojącego. Wewnętrzne przeżycia zawsze skłonne są do tworzenia świata harmonijnego i wrażliwego. Dzięki aktom duchowym łatwo przystosowujemy się do otaczającego nas świata i próbujemy w nim odnaleźć wartości oraz ślady Boga. Jeśli ktoś szuka wiedzy bez oparcia się o duszę, nie znajdzie jej, ponieważ każdy z nas jest duszą, a potem ciałem. Wiedza ma doprowadzić cię do szczęścia i pokonania nieszczęść, w tym śmierci. Takie jest jej zadanie. Ulepszanie życia jest uwielbieniem twojej drogi życiowej, która prowadzi tylko w jednym kierunku – do wieczności. W spontaniczności, która jest unikalna, wypełniona doskonałościami duszy, znajduje się spoczynek, lecz nie jest to ani konkretne, ani abstrakcyjne. Wrażenie jest zawsze ponad wszystkim. Uczucie daje życie, uczucie wobec wszystkiego. Ono jest nosicielem pragnień i niebiańskich tęsknot. Postęp polega na przeżywaniu życia z najwyższym celem, sensem i doskonałą przyjemnością. W kosmosie jednak jest z tym problem. Kosmos to utracony raj. Niebo u Boga jest w zupełnie innym kosmosie, stworzonym przez Niego samego. Nasz wszechświat to nasze dzieło, upadłych aniołów. Płyn wolności. Z całego świata płyną porozumienia uczuć. Fenomeny teraźniejszości pojawiają się w naszej świadomości jako ciśnienie wolności. Elementy refleksji mają odżywiać rozdrobnioną energię głębokich związków, form życia. Szczęście jest luksusem, miłość komfortem. Częste myślenie o własnej duszy, świadomości, wydobywa z nas niesamowite energie życia. Po dłuższym praktykowaniu tego stylu zabawy z duszą, człowiek zupełnie przestaje myśleć kategoriami czysto ludzkimi. Zaczyna czuć podobnie jak aniołowie w niebie. Chodzi po tym świecie, a jakby stopami nie dotykał ziemi. A wiemy, czym w istocie jest miłość. Jest niczym innym jak zabawą, dobrym humorem, namiętnością nieba, pełnym komfortem poznawania, wiecznym tańcem, balem szczęśliwych emocji. Rozwiązywanie nowych zadań jest wtedy optymalne, kiedy osadzimy się najpierw w spokoju i ciszy, intuicji duszy. Trzeba szczerze sięgnąć w posady mądrości. Ona nigdy nie zawodzi, choć skutki mogą być różne, bo inni niekoniecznie chcą to zrozumieć lub jeszcze nie potrafią. Ale to nieważne, kto i o co się z nami kłóci. Ważne, czy jesteś cierpliwy i wyrozumiały. Mądrość posiada właśnie taką cechę. Znajdź usprawiedliwienie dla każdego, nawet dla Boga. Słowa Ojca Pio. Dusza w tym świecie nie chce systemu ekonomicznego, opartego na układach, nieuczciwym pieniądzu, na wyzysku. Dlatego Jezus, wielki myśliciel, powie: nie skarbcie sobie skarbów na ziemi, gdzie rdza i mól psuje, i gdzie złodzieje wykopują i kradną, ale skarbcie sobie skarby w niebie, gdzie ani rdza nie psuje, ani mól stoczy, i gdzie złodzieje nie wykopują ani kradną,
albowiem gdzie jest skarb Twój, tam i serce Twoje. Stworzony system ekonomiczny, nie stosujący się do wymogów ducha, naraża środowisko ludzkie na upadek. Zawsze należy czynić to, co się miłości podoba, a nie to, co jest zawodnym i złym. Im bardziej pogrążymy się w nietolerancji, gdy zamkniemy granice rodzin i państw, z tym większą siłą zła emocja będzie nam w tym dziele pomagała. Powinniśmy w swoich operacjach myślowych, doświadczalnych empirycznie, formułować takie przeświadczenia i kompletować taką wiedzę o życiu, aby nie dać się wciągnąć w ogólny charakter zła. Dlatego nagromadzone dobra kulturalne trzeba zweryfikować w świetle życia i śmierci, w świetle nadziei i przeznaczenia ostatecznego. Wszyscy, różne cywilizacje w kosmosie również, jako stworzenia, podążamy do nieba. Oto klucz do pokoju i dobrobytu każdego tymczasowego państwa. Chociaż może być wiele rzek w morzu, i tak staną się one jednym. Chociaż może być wiele zafałszowań, jedna prawda obali je wszystkie. Kiedy słońce pojawia się, ciemność nie jest taka głęboka, a nawet znika. Jak zrobić, by dla duszy słońce zawsze świeciło? Wiara, nadzieja, miłość. Bóg pocznie kształtować nasze życie na lepsze, gdy tylko zechcemy się z taką prośbą do Niego zwrócić świadomie. Tak z Nim rozmawiać trzeba, jak rozmawia się z ukochaną osobą, władną wszystko dla nas uczynić. Zawsze najpiękniejsze są te kształty, których nie da się zobaczyć oczami ziemskimi. Jeszcze chwila i je zobaczymy, nawet będziemy je dotykać. Luźne rozmowy nie dadzą do końca tego, czego oczekujemy i za czym tęsknimy. Mogą jednak przyczynić się do dobrego nastroju, a to już coś pozytywnego, na etapie cywilizacyjno-odkrywczym. W ziemskiej sferze pragnień od czegoś trzeba jednak zacząć. Ludzka przyjemność dialogu może wyzwolić eksplozję pragnień wyższych, owianych światłem szlachetnej aktywności. Niebo w końcu jest przyjemną zabawą formami życia. Niebo ma coś z ziemi. Słowa Ojca Pio. Kosmos był stwarzany przez aniołów na wzór nieba oryginalnego. Taki zapamiętano kod tworzenia ze wzorów nieba. Lecz kosmiczne niebo zepsuto wulkanami i kłótniami. Dlatego przyszedł Jezus, by o tym powiedzieć i zachęcić wszystkich aniołów, ludzi, również inne rasy kosmiczne, do powrotu do pałaców wiecznych, stworzonych przez Boga. Dlatego nie wolno niczego odrzucać z tego, co tu zostało stworzone, nawet omyłkowo. Naturę krwiożerczą, choroby i śmierć. To nasza wykonana dziwna praca w przeciągu miliardów lat. Do dziś w tym uczestniczymy, dopóki jesteśmy przyklejeni psychicznie do tego rodzaju materii, atomów zdrady. Chciano dobrze, ale wyszło jak wyszło. Tylko Bóg stwarza doskonałe rzeczy, bez cierpienia i śmierci. Trzeba być przebiegłym, by nie dać się manipulować pseudokulturą, pseudozachowaniem. Nieszczerość zawsze w końcu da się rozszyfrować i ona ostatecznie upadnie. Każdy o tym wie. Wiele rzeczy nie rozumiem, ale piszę, bo to mi pomaga pojąć życie, kosmos i wieczne niebo. Może komuś się to nie podoba i jest innego zdania. Rozumiem, ale ja to ja. I też nie pojmuję do końca innych, choć powinienem.
Tak naprawdę to ojciec Pio napierał, bym pisał. Pomimo iż kocham wszystko i wszystkich, nie rozumiem mnóstwa filozoficznych i naukowych zagadnień. W moich pismach kreślę tylko kontury, na ile dano mi ich po mojemu zrozumieć. Każdy i wszelka religia, wszelkie prawa obywatelskie mają prawo w imię wolności snucia przypuszczeń i mieć swoje zdanie na różne tematy, poza żydowską, hinduską, buddyjską, sumeryjską, majańską Biblią. Dlatego i ja korzystam z tego prawa. Bóg jest niesamowicie tolerancyjny i miłosierny wobec mnie i każdego. Ostatnio papież Franciszek powiedział, że Bóg jest młody. Na myśl przychodzi mi teraz siostra Faustyna Kowalska, która głosiła wielkie miłosierdzie Boga. Inna sprawa, że jej pisma w 90% sfałszowano, bo taka była wola przełożonych. Podobnie jak sfałszowano pisma świętego Jana Bosko, założyciela pierwszych w świecie szkół zawodowych dla młodzieży zaniedbanej duchowo i materialnie. Jak już wcześniej wspominałem, nie jestem pisarzem, a pisma moje dedykuję Matce Jezusa. Może się przydadzą komuś. Ojciec Pio powiedział mi, że nawet gdybym pomógł jednej duszy, to już wielki sukces. Może się uda chociaż jednej. Nad tym pracuję. Wszystko jest takim, jakim jest i jakim nie jest. Piękne, jakże różnymi możliwościami na radość jest wyposażona dusza, chwilowo uwięziona w świecie trudnym. Prezenty ukojeń. Dotyk Twego serca to szczyt mego serca. Pokochałem ten dotyk serc. Znów śpiewa wiatr. Duch i wiosna miłości rozdaje prezenty ukojeń. Nie rzucaj więc kamieniem, jeśli pamiętasz poranki westchnień, i pola, i lasy, i mgły radosne. Zagraj jeszcze mocniej, niech twa muzyka serca roztańczy się w słońcu pieszczot najczystszych. Kolorowe gwiazdki uderzają o nas, obok anioły rozmiłowane ślą pozdrowienia i błogosławieństwo. Płoną życiem horyzonty nowe. Cóż za cuda nad cudy. Ludzie krytykują wszystko, ale błąd robią w tym, że nie krytykują siebie samych, własnych niedoskonałości. Na krytykach nie można polegać. Na ogół są to nieprzyjazne uczucia, które nie poszukują miłości. Gdyby się zdarzyło i sprawiono nam niesprawiedliwość, bierzmy dobry przykład. Jezus, wielki myśliciel, jak raz przebaczył, nigdy do tego już nie wracał. Słowa Ojca Pio. Chociaż lampy oświetlają dom, niewidomy żyje w ciemnościach. Mimo że spontaniczność jest wszechobejmująca i bliska, widzenie życia takim, jakim ono jest, pozostaje niepoznane. Wina nie leży w nas, ale w budowie naszego umysłu. Nie jest on naszym produktem. Umysł, a dusza to osobne byty. Problem się pojawił, od kiedy wyszliśmy z nieba oryginalnego i pogrążyliśmy się w galaktykach materialnych. Należałoby ich się pozbyć z naszego życia, lecz nie jest to proste. Musi być najpierw zrozumienie, dlaczego one powstały i gdzie nastąpił błąd duchowy. To ważne, ażeby się umacniać duchowo i szukać prawdy o sobie samym. Okazuje się, że życie wcale nie jest tak długie, aby można było szukać i nie znajdować. Mamy do tego prawo,
ale z drugiej strony wydłużamy sobie niepotrzebnie drogę do wielkich radości duchowych. Nasze życie, jak i kosmos, na pewno kiedyś się skończą. Aniołowie zmądrzeją i wkurzą się. Nie będą chcieli żyć w niebie materialnym, który krzywdzi. Zapragną ideału, a ideał jest u Boga. Kiedy cywilizacje osiągną pokorę i rozum duchowy, nie będą chciały rozwijać się w świecie materialnych galaktyk. Kosmos jest zbyt awaryjny. Wtedy przyjdzie tatuś, mama, Bóg i pozamiata kosmos po swoich dzieciach. Ale póki co, nie warto zbyt eksperymentować. Życie jest ulotne i krótkie. Lepiej się skupić na tym, co daje życie wieczne, czyli na dobru i miłości. Życie jest za krótkie, by w nieskończoność eksperymentować. Słowa Ojca Pio. Życie na Ziemi to wielka, subtelna gra na tkankach świadomości i tkankach zmysłów. Zmysły wyrażają świadomość w widzeniu, dotyku, smaku, słuchu i węchu. To jest sedno, co posiadamy jako ciało na duszy. Wystarczy świadomość i ciało sparaliżować miłością i jesteśmy prawie już w niebie. Dusza jest substancją bardzo kochaną. Nie umie się gniewać, konfliktować i czynić coś nieważnym. Dusza uważa świat za ośrodki kontaktowe z radością i przyjemnością. Nic innego w świecie nie powinna widzieć. Niebo jest właśnie tym wypełnione po brzegi. Bajka. Czarodziejskie słowa, smak, intymność, nieskończoność, piękno, ukojenie, poznanie. Takie sobie wyczarowują aspekty radości życia wszyscy z wyższych światów świadomości. Czarodzieje wchodzą umysłem coraz głębiej i głębiej, aż do zapomnienia bytów niższych. Trwa w ich sercu nieskończone zjednoczenie, emanujące za każdą próbą poszukiwań smaku innym profilem odbioru, innym poziomem świadomości. Wciąż nowe odkrywają krainy radości i atrakcji. Autostrady czasu otwierają przed nimi nowe rozkoszne bajki, polegające na odczuciach i zachwytach. Spotykają się na nich jedynie przeznaczeni do takich podróży, przeznaczeni poprzez akceptację nowej wiedzy opartej na miłości. Tam przeżywa się indywidualnie, ale rozkosz płynie poprzez odczuwanie świadomością z innymi. Bajkowi szaleńcy zdobywają wszystko, czego zapragną, bo mają odwagę wychodzić poza utarte szlaki i sięgać po nieznane. Zbroje tłumaczeń. Agresywne energie w ruchach nerwu zdarzeń są udziałem umarłych atomów szlachetnego dobra. Analogie sił poruszane bywają jednym duchem, lecz inne parametry wiążą zdrowie i mądrość. Analizując wschody i panowania zależności nasyceń w samotnych chorobach, trudno jest czekać na coś autentycznie lepszego. Zobaczyć spokojny wieczór nowoczesnych rytmów wieczności w tradycyjnym magazynie mądrości jest trudno. Każdy potrafi krążyć dookoła własnego ja i nie jest zdolny pomyśleć z niechęcią o swoim egoistycznym zadowoleniu, o swojej byle jakiej nadziei. Lekki świat rozwija się bez poznania zysków miłości, dlatego nędzne świadomości wtulają się w dzienniki ciemności i coraz rzadziej spoglądają w poematy nieba. Chmury oderwanych istnień od otwartej przestrzeni prawdy
naprowadzają błyskawice śmierci, oby tak nie było. Chwalebną jest rzeczą ciągle pamiętać, że czas, przestrzeń, wszelki byt naturalny, jak i ten ulepszany przez ludzką technologię, należy ostatecznie do Boga. Wszystkim więc możemy dysponować, ale ze świadomością, że czynimy to z pozwolenia wyższej wolności. Duch świętego Franciszka z Asyżu pamięta o stworzeniu w kontekście boskim. Nie ma ani jednej przyczyny, by nie powiązać każdej rzeczy z Bogiem. Jeśli aniołowie stworzyli ten świat i pozakładali nawet piekielne planety dla wygnańców, to jednak i ta energia życia pochodzi prosto od Boga. Nie ma innej alternatywy. Wolność i możliwości dał Bóg. Aniołowie robią z tym, co chcą. Nawet mogą czynić brak miłości, zło. Cały czas Boga usprawiedliwiam, że dał nam wolność. Wspaniałomyślny ten Bóg. Znajdź usprawiedliwienie i dla Boga. Słowa Ojca Pio. Dobrze jest budować w swojej duszy cały czas nowy porządek, przestawiać w niej meble, aby było ciekawie, mądrze i bardziej romantycznie. Jeśli konstytucją naszą będzie miłość do Boga i człowieka, a potem dopiero w niej zawarte wszystkie dobre prawa ludzkie, wówczas możemy śnić o dobrobycie, uczciwości, wysokiej klasie humanizmie, nauce i postępie. Środowisko społeczne potrzebuje tolerancji i miłości, bardziej niż nam się wydaje, niż nawet przypuszczamy. Na murach parlamentu powinny być wypisane słowa, dlaczego miłość nie jest kochana. Potem możemy mówić o państwie dobrego prawa. Miłość jest tak dziwna, że jak kochasz szczególnie kogoś, to jakby kochasz jednocześnie wszystko na świecie. Czy to tak jest? Czy tu nie ma jakiegoś konfliktu zdarzeń? A może właśnie tak ma być? Ideał miłości pieści bezinteresownie cały świat dusz, bez zazdrości. Jak Bóg to robi? Masz być dla wszystkich i masz kochać wszystkich jednakowo. Słowa Ojca Pio. Miłość wyrazić można różnie, ale przeżywa się tym samym, umysłowym sercem. Hologram to jedna z możliwości widzenia. Sprawa jest jeszcze bardziej złożona. Atom, jego jądro jest puste, okazuje się. Tu zaczynają się prawdziwe teorie. Pewnie, że Biblia oszukuje. To bardzo prymitywne dzieło, archaiczne, nie na te czasy. Dziś należałoby napisać coś na nowo, ale czy się da? Dogmatyzm paraliżuje wszystkich. Nic, jeno cicho, sza, ale w tej ciszy budzi się wielki anioł zrozumienia, budzi się miecz, który odetnie iluzję pogubionych i oszołomionych władzą i bogactwem, duchownych i władców państw, bankierów. W wieczną teraźniejszość. Przez wszystkie wzgórza rozczarowań uciekamy w wieczną teraźniejszość. Uciekamy, a raczej wracamy do posiłków świata szczęśliwego. Długa suknia wiedzy oplątuje nam swobodnie nogi, a usta rozpalają się do miłości. Jak niebo otwarte, serce pełne uczuć, uśmiech i uścisk. Nie bronią skryć się pod drzewem naszego życia. Istnieje miłość ludzka, pełna ludzkiej wyobraźni, i boska, do której niewiele osób ma dostęp.
ale obydwie są tak naprawdę tym samym. Na poziomie ludzkim kochamy uczuciami i ciałem. Na poziomie boskim tym samym, ale o wiele potężniej i doskonalej. Ludzka miłość jest niepełna, ponieważ szybko ulatuje i łatwo zniechęca się. Boska, ciało niebiańskie i uczucia zawsze są gotowe i gorące do wymiany napięć miłości. Nigdy nie jest zawiedziona. W kosmosie, nawet gdyby mężczyzna miał 100 kobiet, a kobiety 100 mężczyzn do dyspozycji, nie będzie usatysfakcjonowany. Słowa Ojca Pio. Po drugiej stronie już tego problemu nie ma. Wszyscy należą do siebie bez ograniczeń i wszyscy są szczęśliwi. Tam też nie ma zazdrości. Jezus zdobył tę wiedzę o zaświatach, dlatego zakomunikował. W niebie się za mąż nie wychodzi, ani się nie żeni. Co dla planet, szczególnie naszej, jest zaskoczeniem. W końcu małżeństwa wymyślili kosmici, aniołowie, ludzie, a nie Bóg. Słowa Ojca Pio. To produkt czysto galaktyczny. Kościół wykorzystuje tę ludzką instytucję na maks. Każdy powinien sobie przypomnieć, jakie idee rządzą w niebie. W końcu kiedyś każdy z nas tam był przed jego utratą. Prawda jest i taka, że chemia ludzkiego ciała oparta na zmysłowych i intelektualnych doznaniach nie daje jednak pełnej możliwości ekspresji wewnętrznych doznań i widzeń. Zatem trzeba, by wydobyć z siebie alchemię, czyli przekształcenie niskich emocji w wyższe. Odzyskanie ciała niebiańskiego posiada już nieograniczone możliwości. Oczywiście, to ciało nie ma krwi i kości, ani mięśni w znaczeniu ludzkim. To doskonała struktura otaczająca duszę. Alchemikom nie chodziło o przekształcenia ołowiu w złoto. Chodziło o doskonałość poznania i doznań wyższego świata niż ziemski. Zamiana energii zła w wyższe dobro. Fizyczni alchemicy to atrapa. Niektóre książki posługują się właśnie tą atrapą. Alchemia to wyższe doznania. Ojciec Pio wspomniał o tej alchemii, użył nawet tego słowa. Dusza funkcjonuje całkiem inaczej niż ludzki umysł. Ona nic nie musi analizować, przemyśliwać, kombinować na lewo i prawo. Umysł odwrotnie. Pętli siebie i innych. Im więcej używamy umysłu, tym bardziej wbijamy się w ziemię. Na tym polega chemia. Alchemia mówi coś innego. Im mniej generujesz energii w tym świecie, zachowujesz ją na drogę powrotu do nieba. Lecz umysł nie znosi pustki. Słowa Ojca Pio. Tak został przez kosmitów zaprojektowany. I mamy problem. Duszy nie znamy prawie w ogóle, ale myślami przebijamy świat wszerz i wzdłuż. To nas nieco wiąże z tym światem. Dlatego ten czyściec galaktyczny trwa prawie w nieskończoność. Słowa Ojca Pio. Kiedy koniec? Jak przestaniemy nadwyrężać umysł, a skupimy więcej sił i czasu na przyjemnościach duszy. Niech tylko się ktoś nie martwi, że musi porzucić przyjemności ciała. Nie. Dusza ma w sobie więcej zmysłów niż ciało, więcej erotyzmu niż ciało ludzkie. Erotyzm ludzki jest odzwierciedleniem bezpojęciowej duszy. Jeśli ktoś kocha seksualnie, kocha duszą jednocześnie. Prawo kościelne wszystko pozmieniało. Zakłamało. Prześladowało przez wieki zmysłowość, a więc i duszę. Umysł a erotyzm to dwie różne sprawy. Umysł komplikuje, miłość łagodzi, uspokaja i przytula. Umysł powiązany jest z mózgiem, który jest straszliwie niewydolny.
ani pamięci, ani wiedzy. Dusza zna wszystko, co wiedzieć może. Umysł znika, kiedy umieramy. Odzyskujemy wówczas wszystko, chyba że ktoś musi się znów urodzić w kołchozie planet i cywilizacji. Powinien tego unikać. Kto stanie się dobry i tolerancyjny, kto będzie kochał autentycznie, jak na przykład Marilyn Monroe, która bardzo kochała, dlatego już dawno jest w niebie, słowa ojca Pio, uniknie kolejnego cierpienia, wcielenia.